Sława Jezusu Chrystu. Bardzo chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na cykl spotkań i dzisiaj akurat w niedzielę adoracji Krzyża Pańskiego, chociaż to też my tak piszemy adoracji, ale w rzeczywistości to jest krestopokłonne, a więc oddawanie czci i pokłonu Krzyżowi Pańskiemu. Temat, który został mi zaproponowany, to pokajanie i sakrament spowiedzi. Ja bym chciał najpierw rozpocząć od takiej drobnej etymologii, dlatego że my czasami wszystkie pojęcia związane z pokajaniem pojmujemy jako jedne i te same, jednoznaczeniowe. Z pokajaniem związany jest sakrament spowiedzi, który dzięki Bogu zaczęliśmy nazywać wreszcie sakramentem spowiedzi, a nie sakramentem pokuty. Ze zjawiskiem pokajania związany jest również coraz bardziej znany również i w polskojęzycznej przestrzeni teologicznej i też antropologicznej, więc nauki o człowieku. Termin metanoi, który też za chwilę wyjaśnię. Mamy termin pokuty, mamy termin wyznania myśli, wyznania grzechów, no i też mamy pewien specyficzny termin epitimi albo epitemi. Ja może najpierw rozpocznę od tego, czym jest pokajanie w ogóle. Nie będę tego mówił w oparciu o własne doświadczenie, tylko będę mówił w oparciu o autorytety cerkwi pierwszego tysiąclecia przede wszystkim. Odwołamy się do świętego Jana Chryzostoma, do świętego Izaaka Syryjczyka. Ci, którzy całe swoje życie spędzili w ascezie i właśnie w pokajaniu. Na pewno trzeba powiedzieć, że pokajanie nie ma ani początku, ani końca. Święty Maksym Wyznawca powiedział, że w ogóle żadna cnota chrześcijańska nie ma ani początku, ani końca. Dlatego święty Andrzej z Krety rozpoczyna swój kanon od kudu na sznu plakati. Czyli jaki ma być początek, od jakiego momentu ja mam zacząć opłakiwać swoje grzechy. Bo tak naprawdę my, nawet gdybyśmy chcieli przeanalizować całe swoje życie, to będziemy mieli problem z tym, od jakiego momentu ponosimy odpowiedzialność, a nawet z przypomnieniem sobie tego, co było złe w naszym życiu. Nawet więcej można powiedzieć. Czasami nie jesteśmy świadomi tego zła, co popełniliśmy. Dlatego pokajanie nie ma ani początku, ani końca. Też bardzo istotne jest w tej analizie pokajania stwierdzenie właśnie etymologiczne słowa metanoia. Grecy określają to, co my nazywamy pokajaniem, terminem metanoia, co dokładnie oznacza przemianę umysłu, przemianę sposobu myślenia. Człowiek musi zmienić sposób postrzegania siebie i całego świata. Musi zacząć myśleć inaczej. Ale jak inaczej? Na czym polega ta przemiana umysłu? Najtrudniejsze wyzwanie na przykład mają kapłani, bo przed święceniami, pomimo że przystępowali do sakramentu spowiedzi regularnie i cyklicznie, muszą przystąpić do sakramentu spowiedzi z całego swojego życia. Ten zwyczaj jest związany przede wszystkim z tym, żeby osoba dająca świadectwo dla kandydata do kapłaństwa, że on jest i godny, i zdolny do tego, żeby być kapłanem, jest właściwą osobą, musi zobaczyć, czy w tym życiu nie było czegoś, co stanowi tak zwaną przeszkodę kapłańską. Dlatego też spowiedź, a metanoia,
pomimo że one są ze sobą bardzo powiązane, te dwie przestrzenie, to należy je pojmować jakby troszeczkę oddzielnie. Spowiedź jest realizacją metanoi. Spowiedź jest też i początkiem metanoi, bo zmienić swój sposób myślenia to jest proces zadany na całe życie. My się cały czas uczymy. My cały czas zmieniamy swój sposób myślenia. W przestrzeni świeckiej logiki mówi się, że czas leczy rany. W przestrzeni duchowości mówi się, że czas uczy. On nie leczy ran. On uczy człowieka, on czyni go bardziej zdystansowanym do wielu problemów, do wielu zjawisk. Każdy może zauważyć w swoim życiu, że z każdym rokiem inaczej reaguje na pewne kwestie. Im starszy człowiek, tym jest bardziej pobłażliwy względem tego, co my nazywamy rzeczą niedopuszczalną. Im młodszy, tym bardziej radykalnie podchodzi do wielu spraw. Dlatego też nawet pojęcie starczestwa, starca, ono zakłada doświadczenie życia. Jest u apostoła Pawła taki fragment, który my czasami bardzo błędnie rozumiemy. Ja zacytuję ten fragment w języku cerkiewno-słowiańskim. Sam iskuszen byw, może ty iskuszajem im pomoszczy. Niektórzy mówią, że trzeba samemu przejść przez pokusę, żeby wiedzieć, jak poradzić innemu człowiekowi. Ten zarzut często kieruje się na przykład w tradycji rzymskokatolickiej do duchowieństwa, gdzie obowiązuje celibat, jak wy możecie zrozumieć problemy rodziny, skoro sami tych rodzin nie macie. U nas to samo może być skierowane do mnichów, a mimo to wystarczy na grabarce czasami się przyjrzeć, niczego absolutnie nie ujmując żadnemu z duchowieństwa, ale jest jakiś taki czasami nawet błędny symptom, że w momencie, kiedy wychodzi mnich spowiadać, do niego się ustawia większa kolejka. I bardzo często trafiają do niego problemy rodzinne, z którymi on styczności na co dzień nie ma. A więc jak należy pojmować te słowa apostoła Pawła, sam iskuszen byw, może ty iskuszajem im pomoszczy. W języku cerkiewno-słowiańskim słowo iskus, ono wiąże się z doświadczeniem, stąd nie iskus obraczna ja, ta, która nie doświadczyła małżeństwa. A więc ten, który ma iskus, to jest ten, który się nauczył walczyć z iskuszeniami, z pokusami, a wcale nie musiał im się poddać. On zna metodę walki, ale to nie oznacza, że musiał sam skosztować tego iskuszenia. I taka osoba może pomóc tym, którzy są kuszeni. Może iskuszajem im pomoszczy. Pokuta, która bardziej funkcjonuje w przestrzeni zachodniej, ona zawsze wiąże się z pojmowaniem sakramentu spowiedzi. Otóż w tradycji zachodniej popełniony grzech jest wybaczany łaską Ducha Świętego na mocy modlitwy rozgrzeszającej, ale on zawsze za sobą pociąga karę za grzech. Jest zadośćuczynienie za grzech. Nie ma grzechu, za który człowiek nie powinien i nie musiałby ponieść właśnie pokuty, odmówić pokuty. Dlatego też nawet w przypadku, gdy nie ma przesłanek ku temu, żeby człowiekowi albo na człowieka nakładać epitemię, taką my terminologię stosujemy, to w tradycji zachodniej zawsze jest pokuta. I co ciekawe, nawet modlitwa zamienia się w tym momencie na pokutę, czyli odmówienie na przykład codziennie jakiejś modlitwy, ileś tam razy, stanowi formę pokuty, a więc zadośćuczynienia za grzech. Czym jest epitemia w cerkwi prawosławnej, a więc odłączenie od Eucharystii albo nie odłączenie od Eucharystii, jakaś indywidualna forma epitemii. Nie wiem, kanon pokajanny, który my możemy czytać w swoich domach, albo forma zupełnie innej epitemii, niezwiązana z modlitwą. Na przykład bardziej surowy post, albo pomaganie biednym, albo dokarmianie kogoś. No forma zadośćuczynienia za jakiś, albo forma po prostu pomocy, to źle powiedziałem, zadośćuczynienia. Forma
pomocy, jest to pewien środek, który ma pomóc człowiekowi odzyskać równowagę duchową. Tak samo jest w świecie medycyny. Nie można komuś po operacji od razu zezwolić na jedzenie wszystkiego, no bo po prostu to szkodzi człowiekowi. I człowiek, który zranił siebie poważnym grzechem, nie może przystąpić do Eucharystii nie dlatego, że go się kara za ten grzech, a dlatego, że ta Eucharystia, i to trzeba powiedzieć wprost, będzie dla niego niekorzystna. On nie jest w stanie do niej przystąpić, nie jest właściwie przygotowany. On będzie walczył ze sobą w różnoraki sposób i nie będzie miał korzyści z tej Eucharystii. Apostoł Paweł mówi nawet o tym, że od niegodnego przystępowania do Eucharystii wielu zachorowało, a niektórzy umarli. Musimy pamiętać, że w Cerkwi Prawosławnej żaden z sakramentów nie ma tak zwanego neutralnego działania. Albo jest korzystny, albo jest niekorzystny. Nie ma czegoś takiego, że sakrament neutralnie przechodzi wokół człowieka, albo wobec człowieka jest neutralnym działanie sakramentu. To dlatego też my zawsze zwracamy uwagę na przygotowanie człowieka, czy człowiek jest przygotowany do sakramentu spowiedzi. Czym jest epitemia etymologicznie? Z języka greckiego słowo epitemia składa się z dwóch wyrazów. Epi, na i timi. Na cześć. Co to ma wspólnego, prawda, na przykład z odłączeniem kogoś od Eucharystii albo z jakąś formą, która ma pomóc mu stanąć na nogi w tym sensie duchownym. Ona ma kilka znaczeń. Ta przestrzeń i to słowo epitemia ma oczywiście znaczenie uszanowania kogoś, ale też ma znaczenie ukarania, a jeszcze lepsze znaczenie postawienia zarzutu. Prokurator stawia zarzut człowiekowi wtedy, kiedy ma dowody na jego winę. I epitemia jest konstatacją faktu, w którym znalazł się człowiek. Dlatego nie jest karą. Postawienie zarzutu zawsze jeszcze ma, tak, tą przestrzeń, gdzie jest domniemanie niewinności. I w życiu duchowym również epitemia oznacza, że kiedy stawiamy zarzut człowiekowi, to my konstatujemy fakt, czym jest rozwód na przykład. Rozwód jest konstatacją faktu, że miłość pomiędzy ludźmi wygasła. Cerkiew konstatuje fakt, ona nie błogosławi na rozwód. Ona stwierdza fakt i wychodzi na spotkanie ludziom i mówi: dobrze, no przecież jeżeli wy zamierzacie ułożyć swoje dalej życie i chcecie być w cerkwi, ułożyć swoje życie sakramentalnie, to my wam zezwalamy na przykład drugi ślub, ale ten ślub jest już zawsze ślubem, który będzie miał pokutny charakter. On ma pokajanny charakter. My tam bardziej prosimy Boga o wybaczenie grzechu niż o błogosławieństwo na drugi ślub. Co ciekawe, może nie wszyscy wiedzą, że na przykład kapłan nie może wziąć udziału w uczcie weselnej po drugim ślubie. To jest ta różnica, gdzie zapisano kapłanowi, że on nie może po tej świątyni rozdzielić radości weselnej, uczty weselnej razem z tymi, którzy wzięli drugi ślub. Już nie mówię o tym, że mamy też taką paradoksalną sytuację. Kapłan nie może sam udzielić tego ślubu, musi mieć zezwolenie biskupa, ale biskup tego ślubu udzielić nie powinien. Nie to, że nie może, ale nie powinien. To samo jest na przykład z suspensą kapłana, czyli z zawieszeniem kapłana. To nie jest ukaranie kapłana, to jest konstatacja faktu, to jest właśnie ta epitemia, konstatacja faktu, że ten kapłan nie powinien odprawiać nabożeństwa. My go nie karamy. To jest fakt, który zaistniał w jego osobistym życiu i biskup jest powołany do tego, żeby w obliczu cerkwi, albo najpierw w obliczu indywidualnym, osobistym, wraz z kapłanem, na przykład zawieszając go na pewien czas, ale jeżeli się nie da, to w obliczu całej cerkwi konstatować fakt, że ta osoba nie może sprawować nabożeństw. To samo jest w sakramencie spowiedzi. My konstatujemy fakt, że ta osoba na dzień dzisiejszy nie może przystąpić do Eucharystii. I to jest ta zasadnicza różnica, że w cerkwi prawosławnej nic nie ma formy kary. Dzisiaj widzę osoby, które były w ordynariacie, ja troszeczkę o tym mówiłem w trakcie kazania. Bóg się ani nie gniewa,
ani nie raduje, nigdy nie kara i nigdy nie nagradza człowieka. Bo radość i smutek, czyli gniew i zadowolenie, są wynikiem zmienności nastroju, a Bóg jest niezmienny. Bóg nie może się cieszyć z czegoś albo się smucić, bo jest niezmienny, albo jest beznamiętny, nazwiemy to, tak? Dlatego to raczej od nas zależy, na ile my się zbliżamy od Boga. Święty Jan Chryzostom stosował tą zasadę w IV wieku i on był takim ojcem trochę penitencjarnym. On cały czas straszył wszystkich karą Bożą. I mówił też o nagrodzie, ale dlaczego to robił? Bo żył w takim wieku i w takich latach i w takich uwarunkowaniach, gdzie rozpusta i największy upadek rozpoczął się od dworu cesarskiego. I wszyscy widząc to, co się działo w dworze cesarskim, myśleli, że tak wolno. A człowiek jest podatny na to jurydyczne spojrzenie na stosunek Boga do nas, kar i nagród. I dlatego też my często żyjemy w takim przekonaniu, wystarczy tydzień czasu troszeczkę wzmocnić swoje życie duchowe, zacząć się więcej modlić i pościć i my już czekamy od Boga. No dawaj mi, tak? Teraz nagradzaj mnie w jakiś sposób. To jest wpisane w naszą logikę, jakby w nasze pojmowanie świata i to samo, tak samo boimy się na przykład popełniać grzechu bardzo często tylko i wyłącznie dlatego, że boimy się piekła. A u ojców, u Piotra Damasceńskiego szczególnie jest to rozwinięte, że są trzy etapy, tak? Człowiek nie grzeszy dlatego, że boi się piekła. Dobry etap, bo nie grzeszy. Drugi etap jest taki, że człowiek nie grzeszy, bo liczy na nagrodę w raju. Też dobry etap, bo cały czas nie grzeszy. A jest jeszcze etap doskonały. Człowiek nie grzeszy, bo kocha Boga. Tutaj nie ma korzyści w tym. To już jest etap doskonały, dla doskonałych. Nam wystarczy nawet nie grzeszyć, bo się boimy piekielnych mąk. To naprawdę jest dobry poziom dla nas wszystkich. I on jest najbardziej przekonujący. Chciałbym powiedzieć, że święty Cyryl Jerozolimski, cały czas jesteśmy przy tych ojcach wspólnych, on powiedział, że metanoia jest kamieniem węgielnym całego życia duchowego. Bez tego kamienia nie można niczego zbudować. I działanie demona polega na tym, zazwyczaj taka jest specyfika tego działania, żeby pokazać człowiekowi przed popełnieniem grzechu jego małostkowość i jego brak znaczenia jakiegoś większego, usprawiedliwiając to wszystkim. Prawem biologii, prawem zemsty, prawem logiki. I popełnieniu tego grzechu, jego zadaniem jest wyolbrzymienie konsekwencji tego grzechu i doprowadzenie człowieka do tego, żeby on przekonał samego siebie, że dla niego zbawienie jest po prostu rzeczą straconą. Dlatego też pokajanie jest tym orężem i tym mieczem, które tak naprawdę i Boga przekonuje do nas, ale z drugiej strony też i odpędza od nas diabła. Widzę tutaj sporo i seminarzystów, i studentów. Ja w pewien sposób jestem uzależniony od jednej definicji grzechu. To jest definicja, którą stworzył w oparciu o swoje relacje ze starcem Sofroniuszem, ze starcem Sylwanem na Atosie, ojciec Sofroniusz Sacharow. Ona być może jest trudna, ta definicja, ale ona nam pokazuje, jak bardzo my się mylimy w definiowaniu grzechu. Ta definicja jest długa, ja ją tutaj mam w jednym z artykułów, ale ona pokazuje istotę pojmowania grzechu. Starzec Sofroniusz mówi tak. Grzech jest przede wszystkim zjawiskiem duchowym, metafizycznym. Trudne rzeczy.
Korzenie grzechu sięgają mistycznej głębi natury duchowej człowieka. Istota grzechu, o to jest ważne. Istota grzechu nie tkwi w naruszeniu normy etycznej. Jeżeli my zapytamy kogokolwiek, a zwłaszcza w przestrzeni medialnej, czym jest grzech, to każdy pomyśli o naruszeniu normy etycznej, moralnej. I my tak oceniamy człowieka. Zobaczcie, co się dzieje dzisiaj w przestrzeni publicznej. Szukamy słabego punktu u człowieka. Szukamy kompromitujących zachowań, zdjęć, filmów dzisiaj, prawda? Jak nagrać człowieka? Co on powiedział? W jaki sposób powiedział? I co ciekawe, że taka osoba nie ma możliwości na żadną rehabilitację później. Ostatnio ktoś bardzo ładnie powiedział, że gdyby w czasach apostoła Pawła funkcjonowała taka instytucja jak IPN, to nie miałby szans apostoł Paweł na to, kim się stał później. Tak? No bo kim był apostoł Paweł? Był największym prześladowcą chrześcijan. Co ciekawe, świadomym prześladowcą chrześcijan. A później stał się apostołem Pawłem i powiedział w jednym ze swoich listów: potrudich się patrzę wszystkich. Ja pracowałem, trudziłem się bardziej niż wszyscy. Był pozostawiony samemu sobie przez kilka dni w morzu. W wodzie, bez żadnych kamizelek dzisiejszych, bez żadnych tratw. Był bity najbardziej ze wszystkich, pozostawił najlepsze listy. My mamy bardzo wiele takich przypadków. Piotr by nie miał szans na nic, apostoł. Wyrzekł się Chrystusa, tak? Czyli to nie jest naruszenie etycznej normy, a już na samym szczycie stoi Łotr, który moralny na pewno nie był. W żadnym przejawie swojego życia Łotr nie był moralnym. Tak? Także dlatego my nigdy nie mówimy w prawosławiu o moralności. My zawsze mówimy o życiu duchowym człowieka. Bo można być moralnym, ale nie być duchowym. Takim dobrym przykładem może być to chociażby post, że można bardzo dobrze pościć, ale mając złą intencję. Mając na przykład taką intencję, że ja chcę po prostu, żeby mnie chwalono za ten post. Prawda? Wszyscy pamiętacie na pewno ten przykład, który ja przytaczałem tutaj, o tej mniszce, która jak była we wspólnocie, w monasterze, to mogła pościć, nie jedząc niczego, po kilka dni. A jak otrzymała błogosławieństwo, żeby mieszkać samej, to później stwierdziła, że nie może wytrzymać bez jedzenia do połowy dnia. I przyszła do swojego starca, Mojżesza, który jej powiedział na to, że wiesz dlaczego? Dlatego, że w klasztorze byli świadkowie twojego postu. Ja przypominam jeszcze o jednej rzeczy, że szatan w zamian za mniemanie o sobie jest gotów poświęcić nawet namiętność żądzy cielesnej, zabrać od człowieka, żeby człowiek mniemał, że ją pokonał. Dlatego to, że ktoś jest moralny na zewnątrz, to nie znaczy, że jest duchowy. Ale człowiek duchowy nie może nie być moralnym. Nawet jeżeli był w swoim życiu kiedyś niemoralnym. Bo jeżeli stał się duchowym, to musi też realizować swoją duchowość w przestrzeni moralnej. Dlatego ja się dziwię, że my, mając korzenie chrześcijańskie, bez względu na to, czy są to korzenie zachodnie czy wschodnie, chociaż różnica jest kolosalna, ona jest różnica co do istoty, nie co do formy, to tym niemniej dziwię się, że my nie pojmujemy jednej rzeczy. Czym jest intencja człowieka? Może nie to, że intencja, ale co spowodowało takie, a nie inne zachowanie człowieka. Prawda? Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, że my możemy mówić teoretycznie o tym, czym jest ta metanoia, czym jest to pokajanie, czym jest sakrament spowiedzi, ale konkretnie
jak zmienić sposób swojego myślenia. Święty Symeon, nowy teolog, on mówi, że metanoia rozpoczyna się od przestrzegania albo wypełniania przykazań Bożych w swoim życiu. I Bóg jest obecny w przykazaniach. A czym są przykazania? Przykazania są nie nakazem dla człowieka, a ostrzeżeniem. One ostrzegają człowieka. Kto z nas popełnił jakikolwiek grzech, to on wie, jak grzech boli. Ból grzechu uzewnętrznia się przez wyrzuty sumienia. Zbrodnia i kara na przykład Dostojewskiego. Bardzo dokładnie to ilustruje. Ale każdy z nas doświadczył wyrzutów sumienia. Dzisiaj w przestrzeni świeckiej nazywają to moralnym kacem. Ale wyrzuty sumienia różnią się czymś. Dlatego, że moralny kac, on bardzo często wiąże się ze wstydem za swoje zachowanie. A wyrzuty sumienia, one pokazują człowiekowi, jak bardzo oddalił się od tego, co dla niego samego jest prawdą. Co dla niego samego jest prawdą. Kac moralny występuje w większości przypadków w relacji względem świadków naszego zachowania. Wyrzuty sumienia nie potrzebują świadków. Człowiek staje się sam dla siebie świadkiem. Dlatego na przykład grzech chuli przeciw Ducha Świętego, bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, który nie zostanie wybaczony ani w tym, ani w przyszłym wieku, a wiemy, że każdy grzech jest wybaczany przez Boga, polega na tym, mówi święty Jan Chryzostom, kiedy człowiek występuje przeciwko tej prawdzie, o której wie, że jest prawdą. Czyli krótko mówiąc, człowiek stara się oszukać samego siebie. Weźmy na przykład sytuację, kiedy człowiek, wiedząc o tym, jakie bogactwo kryje się w prawosławiu, niemetrykalne, nie przynależność dlatego, że się urodziłem prawosławnym, ale świadomie wie, jakie bogactwo się kryje i na przykład rezygnuje z prawosławia na rzecz komfortu doczesności. Czy to będzie układ rodzinny, czy to będzie układ matrymonialny, czy to będzie układ społeczny. A więc mi się bardziej opłaca być na przykład nieprawosławnym dzisiaj. Prawda? Ale ja wiem, że to się kłóci z moją wewnętrzną prawdą. I to jest niebezpieczne. Dlatego, że jeżeli pójdziemy dalej, to zobaczymy, że każdy świadomy grzech, dlatego my nazywamy świadomy grzech, on jest wystąpieniem przeciwko tej prawdzie, która jest dla mnie prawdą. Ja wiem, że tego nie wolno robić, a mimo wszystko to robi. Apostoł Paweł, jak to pięknie streścił później w swoim liście. Nie wiem, dlaczego to, czego nienawidzę, czynię, a to, co miłuję, nie czynię. My czytamy to również w modlitwie wieczornej, chyba 9 modlitwa Bożej Matki, i tam jest: nie wiem, preczysta ja, odkudu jaże nienawidzę, ta lubię, a błagaję przystupaję. Nie wiem, dlaczego to, czego nienawidzę, to kocham. I oczywiście nie można powiedzieć, że każdy świadomy grzech jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. Nie. Dlatego, że też jest słabość. Apostoł Piotr jest takim dowodem. On po prostu się bał i zdradził Chrystusa. Ale zobaczcie, i płakał się gorko. On zapłakał gorzko. On wiedział, co zrobił. Mówi się nawet, że później co ranku, jak słyszał pianie koguta, to zawsze przypominał sobie swoją zdradę. Tak? Teraz kilka bardzo dobrych takich sentencji, najpierw od Abby Izaaka.
Abba Izaak mówi tak, skoro my wszyscy jesteśmy grzeszni i nikt nie jest wyżej od pokus, nie ma osoby, która nie popełnia grzechów, to żadna z cnót nie jest większa od metanoi. Bardzo myślę takie entuzjastyczne. Święty Jan Apostoł, jeśli powiemy, że nie mamy grzechu, to oszukujemy samego siebie. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wiarygodny i sprawiedliwy, aby nam wybaczyć nasze grzechy. Poza tym pamiętajmy, że my nie możemy personifikować pewnych pojęć względem Boga. Kiedy my mówimy o sprawiedliwości, to każdy z nas tutaj obecnych pomyśli w kontekście ząb za ząb. Popełnił kara. To jest jurydyczne pojmowanie sprawiedliwości. Kto z was troszkę pamięta może psalmy z pierwszej godziny kanonicznej, z pierwszego czasu, tam trzeci psalm mówi miłość i sud. Niektórzy czytają miłość i sód. Sód to jest istota. To jest miłość i sud. Tam jest twardy znak. Czyli mamy i miłosierdzie, i sąd. Dlatego straszny sąd, on będzie też strasznym po części, dlatego że ta sprawiedliwość Boża jest tak dla nas niepojęta. No weźmy tutaj tyle przykładów. No człowiek grzeszy, łotr. No co miało być sprawiedliwe względem tego łotra? Kara. Jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Dzisiaj też jest to jakby odrębny temat. Nie, on nie wchodzi w ten nasz dzisiejszy, w to nasze zagadnienie, ale Bóg do niego powiedział, w raju będziesz, a nie w Królestwie Bożym. Prawda? Czyli mamy tutaj trochę odmienną terminologię, która nie jest przypadkiem. Polecam zastanowienie się albo poczytanie na ten temat. Czym jest raj, czym jest Carstwo Boże, Królestwo Boże. Teraz poza tym też święty Izaak Syryjczyk w pewnym momencie mówi, że ludzie mają prawo grzeszyć nieświadomie, kapłan nie. Żaden grzech kapłana nie jest nieświadomy. Z tych grzechów, na które on ma wpływ, bo na przykład nieświadomym grzechem kapłana jest upuszczenie kielicha, czaszy, kiedy mu ktoś wybije ten kielich. To nie jest jego grzech, tak? Ale kapłan mimo to, nie wiem, czy wszyscy wiecie, że nawet jeżeli dziecko wybije kapłanowi z ręki, wytrąci kielich, to kapłan będzie przez biskupa odsunięty minimum na 2-3 tygodnie albo do miesiąca w ogóle od sprawowania nabożeństwa, żeby stanął na nogi, żeby odzyskał taką wewnętrzną równowagę. Być może ja teraz będę dosyć śmiały, ale są też takie komentarze właśnie do tego trudnego dla kapłana wydarzenia, jeżeli przyjdzie mu się właśnie upuścić czaszę albo wylać z czaszy krew Chrystową, że to się porównuje mniej więcej do poronienia u kobiety, czyli ta trauma, ona pozostaje do końca życia. To nie są moje słowa, cytuję wam słowa greckich doświadczonych hierarchów z wieloletnim bardzo doświadczeniem. Święty Jan Chryzostom, jeszcze tych cytatów jest kilka, ja chciałbym je zacytować. On mówi tak, i właśnie dlatego, zwraca się bezpośrednio do każdego z nas, że jesteś grzeszny, dlatego przyjdź do cerkwi. Czy nie wiesz, że nawet i ci, którzy służą u ołtarza, też są grzeszni? A to dlatego, że i oni mają ciało. Kto zna problemy terminologiczne słowa ciało, to wie, że, bo przecież mamy też ciało Chrystusa. Nawet w języku cerkiewno-słowiańskim my mamy dwa pojęcia. Mamy ciało i mamy płoć. I kiedy na przykład spowiadamy się z grzechów cielesnych w języku cerkiewno-słowiańskim, czy rosyjskim, czy greckim, to powiemy, w greckim będzie soma, sarka, to powiemy niecielesne grzechy, bo ciało samo w sobie nie jest złe, a płotskie grzechy, to jest to mięsne ciało, sarka. Stąd też bardzo trzeba być tutaj delikatnym. I apostoł, i święty Jan Chryzostom używa, dlatego że oni też mają płoć. Bo ciało samo w sobie nie jest złe. A oni mają płoć.
Tak? I mówi dalej, płynie w nich ta sama krew. I oni też składają się z kości. Święty Jan Chryzostom. I dalej kontynuuje. Bóg nie dał nauczycieli spośród aniołów. Co ciekawe, ja to też zawsze podkreślam, że to nie my współcelebrujemy liturgię z aniołami, ale to anioły z nami współcelebrują. Sotwory so wchodom naszym, wchodu świętych angielów byti, so służaszczych i so słowosławiaszczych nam. Teraz mamy liturgię uprzednio poświęconych darów. Nynie siły niebieskie z nami niewidzimo służą. Nie my z wami, a oni z nami. To jest bardzo ważne. Bóg nie dał nauczycieli spośród aniołów, ale tych pochodzących z jednej trzody. Chodzi o pastwę w języku cerkiewno-słowiańskim. I czyni ich dla tej trzody pasterzami. Z tych samych owiec czyni przywódcę, pastyry naczelnik, pasterzy, aby był wybaczającym względem tych, którzy przychodzą, rozumiejąc ich słabość, i aby się nie wywyższał też nad tymi, których pasie, ale żeby miał kontrol nie do uniknięcia ze strony własnego sumienia, jako powód dla pokornej mądrości. Tak? Czyli czasami rzekoma świętość życia, ona wcześniej czy później może kusić faryzeizmem. Ja za chwilę przejdę też do pewnych konkretnych przykładów ze spowiedzi, jak często faryzeizm jest widoczny w sakramencie spowiedzi. Święty Jan Chryzostom, żeby dodać otuchy wszystkim, on mówi tak, metanoia daje zbawienie nawet heretykom. Chociaż w drugim miejscu mówi, że ci, którzy doprowadzili do rozłamu w cerkwi, to ich grzech nie może być obmyty nawet krwią męczeńską. Ale ja osobiście powiem, nie znalazłem tego świętego Jana Chryzostoma. Jeżeli przeczytam kiedyś z Bożą pomocą wszystkie tomy, 12 czy tam w zależności od edycji, to być może znajdę. Ja tego na swoje oczy nie widziałem, ale często powoływał się na to metropolita Włodzimierz Sobodan, analizując kwestię Ukrainy. Teraz proponuję, żebyśmy przeszli do sakramentu spowiedzi. Po pierwsze, sakrament spowiedzi jest najbardziej, w kontekście duchowym oczywiście, intymnym sakramentem. Nie ma bardziej intymnego sakramentu niż właśnie ten sakrament. On sakramentem stał się dosyć późno. Najpierw to była czynność poprzedzająca Eucharystię. Były różne rodzaje spowiedzi. Była spowiedź publiczna, była spowiedź jeden drugiemu, była spowiedź przed dwoma, przed trzema. Była spowiedź też bardzo publiczna, tylko z tych takich najgorszych grzechów. Była spowiedź poprzedzona wypędzeniem z cerkwi i później znowu zaproszeniem do świątyni. Zanim się usankcjonował ten ryt spowiedzi, którego wymagała sytuacja rozprzestrzeniającej się potrzeby spowiadania, ale też i słabości człowieka, który nie potrafił utrzymać w tajemnicy to, co usłyszał. Wprowadzono również i obligatoryjność tajemnicy spowiedzi. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że sakrament spowiedzi, pierwsza myśl, która może się pojawić u człowieka, związana z tym sakramentem, to jest właśnie brak zaufania. Albo pewien strach przed tym, co sobie pomyśli, jak mnie oceni ten, który spowiada. Ja nie będę mówił tylko o osobach, które przystępują do sakramentu spowiedzi, się mówi petentów, ale też powiem i o kapłanach. Ja się bardzo niepokoję, mówię tylko i wyłącznie za siebie, się bardzo niepokoję, jako biskup, kiedy widzę, że kapłan lubi spowiadać. To jest pewien dla mnie symptom, że coś należy tutaj przedyskutować z tym kapłanem, jeżeli on z własnej inicjatywy lubi spowiadać.
Poza tym pamiętajmy, że to sytuacja zmusiła nas do tego, że my spowiadamy wszyscy. Jeżeli ktoś, tutaj zwracam się do płci męskiej, jak pojedziecie na Athos, to możecie też spotkać się, kto wyjedzie tylko z doświadczeniem, bagażem naszych doświadczeń, możecie się spotkać z pewną kuriozalną sytuacją. Żaden z hierumnichów was nie pospowiada na Athosie, bo tam spowiada tylko igumen, którego, czyli przełożony klasztoru, którego mnisi sami sobie wybrali i któremu ufają. Spowiadali zazwyczaj nie od razu po święceniach, a to się wiązało z ukończeniem 40 roku życia. Mniej więcej wtedy biskup udzielał dyspensy na spowiedź. I ta tradycja zachowana jest dzisiaj w Bułgarii, w Rumunii, w Grecji, w Konstantynopolu, w Aleksandrii. Oczywiście w Aleksandrii, ponieważ jest to misyjny patriarchat, tam raczej coraz niżej schodzi ta granica wieku. Nie dlatego, że on nie ma łaski, ten kapłan, ale dlatego, że potrzebne jest też doświadczenie życiowe. My bardzo głęboko wierzymy w to, że łaska, tak jak czytamy w modlitwie Hierotonii, ona wospolniaje, ona uzupełnia to, czego brakuje i leczy to, co jest chore. I jeżeli ojcowie mówią o cerkwi, kapłan ma w sobie dużo pokory, to Bóg nie da mu się pomylić. Tak? Jeżeli nie będzie ferował wyroków od razu, to zachowa, albo na przykład jeżeli osoba, która przystępuje do sakramentu spowiedzi, przychodzi tak jak do Chrystusa, to Bóg nawet najbardziej niedouczonego duchowo kapłana pouczy, co ma w tym momencie zrobić. Dlatego ze strony jednej i drugiej potrzebne jest bardzo ogromne zaufanie, wręcz pewność tego, że Bóg czystej osoby, intencyjnie czystej, nie da skrzywdzić. Druga rzecz, każdy kapłan, zanim zostanie kapłanem, jest edukowany w tym kierunku, że on jest tylko świadkiem. Ja zapewniam was, że znacząca większość duchowieństwa postrzega ten sakrament jako najbardziej trudny, do którego się nie imają wszyscy, często nawet starają się w jakiś sposób uniknąć wyjścia do sakramentu spowiedzi, bo on jest po prostu trudny. A najgorsze jest to, że nie ma jednego patentu, nie ma jednej metodologii tego sakramentu, bo każdy przypadek jest inny. Nawet symptomy jednego i tego samego grzechu mają inne przyczyny. Weźmy na przykład grzech kłamstwa. W jednym przypadku grzech kłamstwa może być tylko przyzwyczajeniem. W drugim przypadku ratowaniem swojego życia. W trzecim przypadku ratowaniem swojej słabości albo ukrywaniem swojej słabości. W czwartym przypadku próbą zdyskredytowania kogoś innego. Jeden i ten sam grzech. I takich przypadków można podawać miliony. Każde nasze zachowanie, ono jest dyktowane albo też ma swoje konsekwencje, które są albo zamierzone, albo niezamierzone. Dlatego życie duchowe polega na tym, żeby nie było ani jednego grzechu, który jest zamierzonym. U ojców analiza rozpoczyna się od myśli. Dlaczego w klasztorach, teraz akurat wczoraj chyba to czytałem, u świętego Symeona, nowego teologa, jest powiedziane, musisz swoje myśli, on kieruje to słowa do mnichów, żeby była jasność, musisz swoje myśli spowiadać codziennie. Dlatego, że myśl, ona ma swoje etapy. Najpierw jest powód, który nie jest grzechem. Co wy myślicie? Na przykład, że i patriarcha, i biskup, i kto sprawuje liturgię, starcy nawet święci nie mają powodów, czyli tak zwanych predlogów, też mają. Często myśli atakują na przykład w trakcie eucharystycznego kanonu. Wtedy, kiedy wydawałoby się, że to jest najbardziej święty moment. Starzec Paisiusz Hagioryta mówi, że nigdy nie będziesz w sakramencie spowiedzi, do kapłanów się zwracał, opisywał, czego dotyczyły te myśli. Tylko będziesz mówił, że miałem bluźniercze myśli w trakcie przyjmowania Eucharystii. Ci, którzy przyjęli takie myśli, historia cerkwi zna takie przypadki. Na przykład
zastanawiali się na tym, którą część ciała przyjmuje ja Chrystusa, przyjmując drobny na przykład kawałek ciała Chrystowa. I dlatego od razu konstatowano, widzicie, im mniej wchodzimy w takie rzeczy, ale są osoby, które myślały, a jak to się dzieje, że ja czuję chleb, a to jest ciało Chrystusa. Była tak zwana tendencja antropofagii, że my jemy ciało prawdziwe, mięsne, właśnie sarka, a nie ciało. Także nie wolno wchodzić w tego rodzaju, różnego rodzaju dyskusje, dysputy z myślą. I jeżeli się odrzuca myśl na etapie powodu, który nie jest zależny od człowieka, no to wtedy ta walka z grzechem jest prostsza. Później kolejny, bardziej niebezpieczny etap, to jest właśnie dyskusja, rozmowa ze swoją myślą. To jest czerpanie słodyczy z tej myśli, rozwijanie tej myśli, pielęgnowanie tej myśli. Później my mamy zgodę na tą myśl, a więc ja przyjmuję tą myśl i chętnie do niej wracam. Dlatego we wschodniej, w prawosławnej duchowości, w życiu duchowym, fantazje i marzycielstwo są bardzo negatywnymi zjawiskami. My nie możemy na przykład w trakcie nabożeństwa, dlaczego my mamy też ikony, żeby nie wyobrażać sobie Boga. Nie wolno sobie wyobrażać Boga. Nie można sobie na przykład stać na modlitwie i wyobrażać sobie, że przede mną stoi Bóg. My czujemy obecność, ale nie kształt. Nie wyobrażamy sobie Boga, nie wyobrażamy sobie świętych. Kapłani bardzo często są właśnie w takim niebezpieczeństwie, że czytając modlitwy, że im sosłużat, współcelebrują aniołowie, wyobrażają sobie aniołów. Dlatego często w ołtarzu, na ścianach są freski aniołów, żeby kapłan miał lżejszą tą walkę z takimi myślami. Nie każde, ale są podatne ku temu osoby. My często uruchamiamy sobie wyobraźnię nawet tej przestrzeni duchowej, a nie wolno. Na zachodzie tak, na wschodzie nie. U żadnych z ojców nie spotkacie. Właśnie wręcz odwrotnie. Święty Grzegorz Palamas, to są bardzo trudne rzeczy. On nawet był posądzony o to, że patrzy we własny pępek. Dlatego, że pozycja, w której odmawiał modlitwę Jezusową, była pozycją zgiętą, kiedy właśnie najbardziej on odczuwał bicie swojego serca. Czy na przykład obecny metropolita współczesny, Kalisto Swer, zapytany, no ale jak my przecież mamy odmawiać modlitwę Jezusową? Mówi, odczuwać obecność, a nie wyobrażać sobie kogoś. Prawda? To są naprawdę trudne rzeczy, ale warto o tym dzisiaj powiedzieć w kontekście tego dochodzenia do grzechu jakby. No i później, jeżeli mamy ten etap, który jest tak zwanym pregreszeniem, a więc tym grzechem niepopełnionym, mamy też plan grzechu. Kiedy człowiek właśnie zamierza grzech, on planuje, kto weźmie w nim udział, albo jak ja go zrobię, gdzie, kiedy, co ja zrobię, co ja muszę ku temu jakby uczynić właśnie. Muszę okłamać na przykład, żeby to osiągnąć. Czy jeszcze wiele, wiele innych metod. I wtedy od tego już krok jest do popełnienia grzechu. W sakramencie spowiedzi musimy pamiętać, że my wyznajemy grzechy. Wyznanie myśli, ono może wystąpić w sakramencie spowiedzi, ale tylko wtedy, jeżeli one są dręczące i jeżeli wymaga tego sytuacja, jeżeli te myśli nam nie dają żyć. Dlatego jest potrzebna codzienna spowiedź, a nawet u świeckich osób. My mamy przyjaciela, któremu lubimy się zwierzyć, ale jeżeli jest to sfera duchowa, to mamy duchownika, któremu opowiadamy o swoich myślach. Ja w tym tygodniu, na przykład, kapłan może do swojego duchownika, miałem takie i takie i takie myśli. Mam problem z tym i z tym współkapłanem, albo drażni mnie to, irytuje mnie tamto. Prawda? I wtedy jest lżej walczyć, bo wypowiedziana myśl, jak mówią ojcowie, traci na sile. Ona traci swoją moc. Przestaje być tajemnicą przede wszystkim. Chcę powiedzieć, że sakrament spowiedzi, on ma kilka metod oczywiście, ale to jest taka dziwna forma dialogu z przewagą monologu. No bo przede wszystkim to jest dialog pomiędzy, dialog zakłada rozmowę pomiędzy dwoma osobami. Nie wiem, czy wiecie, bo via to przez, jakby pomiędzy dwoma osobami. Sakrament spowiedzi na przykład różni się, ja często o tym mówię w wojsku też, różni się od rozmowy z psychologiem dwoma rzeczami. Po pierwsze,
że w sakramencie spowiedzi biorą udział trzy osoby, bo jest Bóg, a dwa, że osoba, która przystępuje do sakramentu spowiedzi, ma stuprocentową pewność, że i kapłan jest do tego przygotowany, że to, co on powie, on mówi Bogu. Powinien mieć taką pewność. Kapłan ani go nie osądzi, ani go nie potępi. Nie wiem, jak to się dzieje, ale coś się dzieje z kapłanem, że on w tym momencie, po prostu mówiąc kolokwialnie, nie ma siły i ochoty na osądzanie innego człowieka. Bardziej się zastanawia na tym, co mu powiedzieć. Modli się bardzo często i prosi Boga o to, co ma mu powiedzieć. Żeby to zrozumieć, to zupełnie inny przykład, ale on dużo daje. Kiedyś przyszedł jeden z kandydatów w akademii, taka słynna postać była kiedyś, ojciec duchowy dzisiejszego patriarchy Cyryla, metropolita Nikodem Rotow. I do niego przyszedł jeden student i mówi, Wigilię swoich święceń, ja sobie nie wyobrażam, mówi, jak ja będę kazania mówił, jak ja będę spowiadał, jak ja będę w ogóle kapłanem, no nie wyobrażam sobie. Mówi, bo ty dzisiaj myślisz tak jak Piotra, jutro będziesz myślał tak jak otiec Piotr. Zmienia się podświadomość człowieka. Nawet spójrzmy na małżeństwo. To jest bardzo, bardzo dobry przykład. Jeżeli osobie, która zawarła ślub, tak, sakrament ślubu, śni się jakiś sen, to ona siebie w tym śnie nigdy nie zobaczy już jako pannę czy kawalera. Kapłan nie zobaczy siebie jako świecką osobę. To jest największy dowód na działanie łaski Ducha Świętego, która zmienia podświadomość, nie status, bo status zmienia swoją, jakby swoją, w swojej kolejności, ale podświadomość człowieka. To samo po sakramencie spowiedzi. Dlaczego jest lżej człowiekowi? Wygada się komuś, tak? Opowie o swoich problemach i nie jest mu lżej. Czasami oczywiście nie od razu jest lżej, no bo jest rana. Jest rana. I rana musi się zagoić. Prawda? Ale zmienia się już duchowy status. Starec Paisji, on mówił o tym, że dobrze byłoby zrobić człowiekowi zdjęcie przed i po sakramencie spowiedzi. I wtedy ocenić jego spojrzenie, jak się zmienia nawet karnacja jego twarzy. Także tutaj starec Paisji nawet do takich przykładów się odwoływał. Ja teraz może do konkretnych przykładów przejdę. Kiedyś teologia pasterska jeszcze po rewolucji, zwłaszcza w Rosji, robiła pewną kategoryzację ludzi przystępujących do sakramentu spowiedzi. Oceniano ludzi prostych, inteligencję, młodzież, dzieci i rzeczywiście. Ja powiem tak, że nie ma kategorii ludzi, tylko są jakby przypadki takich spowiedzi. Jeżeli my weźmiemy ludzi naprawdę prostych, nasze pokolenie naszych dziadków, prawda, nasze babcie, to tam zło było nazwane bardzo konkretnie. Tam nie było domysłów. Tam nawet jeżeli coś się działo złego w rodzinie, to to miało być w rodzinie, prawda? Tam zło, tam było bardzo takie moralistyczne podejście do sakramentu spowiedzi. I dlatego też na przykład w takich jeszcze miejscowościach, ja w Jabłecznej na przykład miałem z tym taki głęboki, nie to, że problem, ale często to analizowałem. Tam ludzie przychodzą do sakramentu spowiedzi i mówią, Baciuszka, czy ogólnie tak w naszych miejscowościach, na wsiach różnego rodzaju, ale też i w miastach. Ja zbytnio niczego złego nie zrobiłam, czy nie zrobiłem. Poszczę i do cerkwi chodzę. Staraję się nikogo nie obiżać. O tak o, przyszła do spowiedzi, bo do przyczastia trzeba. I tak mniej więcej to jest spowiedź moralistyczna, czyli nie ma realnego zła. Tamtego rodzaju zachowania jak podejrzliwość, zazdrość nie kwalifikują się do grzechu. Osądzenie innego człowieka, prawda? Porównywanie się do innego człowieka, obgadanie innego człowieka. Zobaczcie,
jak trudno na wsi czasami mieszkać, bo wszyscy o wszystko, jakby ostatnio nawet odwołam się, bo nie chcę, żeby to było tylko takie poważne, do filmu Rancho, gdzie właśnie jeden z tych, ten, którego gra Franciszek Pieczka, mówił, że tajemnica Poliszynela to taka, o której wszyscy wiedzą, ale nikt nie chce mówić. Tak? No to, to jest mniej więcej ta przestrzeń właśnie tej życia duchowego ludzi takich prostych, w sensie takim, że ci ludzie, oni modlą się i tak dalej i żyją swoim życiem i to jest dobre, ale tam problem polega na tym, że trudno jest dotrzeć z tym, co jest tak zwaną, no nazwijmy to tą delikatną stroną życia duchowego, to co doskwiera człowiekowi, właśnie osłużenie, zazdrość, obgadywanie kogoś, prawda? To jest ten problem tak zwanej moralnej spowiedzi, a więc ja moralnie niczego nie popełniam złego i taka spowiedź zamienia się tak naprawdę w katalogizację tego, czego ja nie zrobiłem, albo to, co ja zrobiłem. Jest też inna forma sakramentu spowiedzi, kiedy przychodzą tak zwani myśliciele do spowiedzi i ci ludzie bardzo często, mając też czasami wysoki status społeczny albo też no, będąc znanym w danej przestrzeni czy wspólnocie, nie mogą nazwać rzeczy po imieniu. I na przykład w sakramencie spowiedzi jest tak, mi się wydaje, nie jestem pewien do końca, ale często odczuwam, no nie ma nazwania, no zawiduję, zazdroszczę. Mój problem to zazdrość. Nie, cały czas będzie takie właśnie krążenie wokół tematu, pytania zadawane różnego rodzaju, a ja odczuwam, często takie osoby też mają różnego rodzaju podniosłe takie i wzniosłe doświadczenia modlitewne, opowiadają właśnie, no kiedy ja się modlę, tak to odczuwam, że jakby to co się, bo trzeba pamiętać, że jest rozmowa duchowa, jest sakrament spowiedzi, który ma bardzo konkretny cel. Ja nie będę teraz wchodził jakby w sakrament spowiedzi dzieci i młodzieży, bo to jest naprawdę odrębny temat. Tam bazuje wszystko też na ogromnym, ale to ogromnym potencjale wstydliwości. U dzieci na przykład często kłamstwa i po prostu oszukiwania takiego nieświadomego, tak? No bo dziecko często oszukuje, żeby nie być ukarany. I taka spowiedź, ona też wymaga jakby odrębnej, naprawdę odrębnej analizy. Ale ja bym chciał powiedzieć o dwóch zjawiskach, które występują w sakramentach spowiedzi. To dotyczy sumienia człowieka, jego świadomości. Otóż istnieje tak zwana sowieść, tak? Sumienie człowieka, my to nazywamy mnitelnaja, czyli mniemająca o sobie. Kiedy osoba przystępująca do sakramentu spowiedzi ma świadomość własnej wartości. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Przychodzi do sakramentu spowiedzi, zdarzają się takie przypadki. Ja przecież nie mogę żyć tak jak w klasztorach, ale staram się, tak? Czyli zaczyna ta osoba już na samym początku usprawiedliwiać ewentualną pobłażliwość względem siebie. I my w większości należymy do tej kategorii. Bo do tej kategorii też wpisuje się to, co jest naszym takim duchowym, rzekomo duchowym, bo chorym instynktem, tak zwany instynkt usprawiedliwiania siebie. Zdenerwowałem się, bo mnie sprowokowali. Tak? Czyli zawsze szukamy przyczyny gdzieś indziej. Pobiłem kogoś, bo się upiłem. Prawda? Ukradłem, bo nie miałem pieniędzy. Czyli w momencie, kiedy pojawia się w sakramencie spowiedzi, bo, dlatego, to już wiem, że ja nie mam tak naprawdę świadomości własnego stanu. A o tym, o to chodzi w całym duchowym życiu. Zrozumieć, na czym polega, jak mówił Ignacy Bręczanino, Władyka, na czym polega moja zguba. Dopiero wtedy ja mogę mówić o spasieniu, o zbawieniu. Jeżeli ja nie wiem,
na czym polega mój problem, to wtedy naprawdę jest problem z samym człowiekiem. To Avva Agathon był taki. Niedawno, w tym tygodniu obchodziliśmy jego pamięć i on, do niego przyszli i mówią, czy to prawda, że ty naruszyłeś dziewictwo, mu powiedzieli dokładnie, tej oto niewiasty? Tak, to prawda. Czy to prawda, że to i to? Tak, to prawda. Czy to prawda, że ty jesteś heretykiem? Nie, to nie jest prawda. I później pytają go, dlaczego ty tak różnie odpowiadałaś na różne pytania? Dlatego mówi, że w pierwszym, drugim przypadku, kiedy mnie posądzano o wszystko, to służyło mojemu zbliżeniu się od Boga, a herezja nie. Tak? Czyli święci bardzo często przyznawali się do tego, czego nie zrobili. Do tego, czego nie zrobili. Zobaczcie, jaki poziom życia. Nie bacząc na swój status społeczny, a często rehabilitacja ich imienia następowała dopiero po ich śmierci. Czyli tak naprawdę skazywali się do samej śmierci na brak jakiegokolwiek szacunku, brak jakiejkolwiek formy rehabilitacji. Sami przyznawali się do tego, czego nie zrobili. To oczywiście są wyżyny życia duchowego, ale one uczą, że nie próbowali się usprawiedliwiać w niczym. Zobaczcie, dzisiaj na przykład kogoś, jakiegoś polityka skompromitowanego zapraszają do telewizji i cała audycja polega na zarzucaniu i odrzucaniu argumentów. Stawianiu argumentów i kwestionowaniu tych argumentów. I zarówno osoba stawiająca te argumenty, jak i odrzucająca nie dostrzega problemu, dlatego ja mówię, że my jesteśmy, biorę całą odpowiedzialność za te słowa, chrześcijańskim krajem pogrążonym w pogaństwie. Dlatego, że my nie mamy ani miłości do innego człowieka, ani nie jesteśmy w stanie wybaczyć innemu człowiekowi, ani nie jesteśmy w stanie zrozumieć innego człowieka. I dlatego to jest bardzo istotne, żeby w sakramencie spowiedzi starać się uczyć, nie szukać usprawiedliwienia własnego postępowania w innych ludziach, w okolicznościach, czy też w uwarunkowaniach. Kolejna rzecz, pamiętajcie też, bo to też jest bardzo ważne. Nie przychodzimy do sakramentu spowiedzi, można się umówić na odrębną rozmowę, żeby porozmawiać o problemach męża albo syna, albo żony. Bo to często też tak jest, że przychodzimy jakby i wtedy koncentrujemy się na tym, nigdy w ogóle nie opowiadamy o innych ludziach w sakramencie spowiedzi. Jeżeli by się zdarzyło coś takiego, chociaż mówię, każdy kapłan jest raczej w tym kierunku edukowany, kapłan nie ma prawa zapytać, kto był uczestnikiem grzechu, jeżeli w grzechu bierze udział inna osoba też. Nie ma prawa. I kolejna rzecz jeszcze, już ja będę kończył, to jest jeszcze inna forma, to jest tak zwane przewrażliwione sumienie. To jest też bardzo niebezpieczny stan, kiedy człowiekowi wydaje się, że wszystko, co robi, jest grzechem. To najczęściej dotyka osoby bardzo wrażliwe duchowo. Najczęściej gości w klasztorach, gdzie ktoś czyta bardzo dużo treści ascetycznych. Naprawdę można wpaść w ogromne zwątpienie, jak się poczyta Izaaka Syryjczyka, Symeona Nowego Teologa. O czym w ogóle oni piszą? To jak żyć? I dlatego też nie wszystko można. Ja pamiętam w monastyrze w Paraklitu, miałem 19 lat i zapytałem nieżyjącego już, zmarł w tym roku, ojca Kasijana z Kimanacha, mówi, jak to jest? Ojcze, tam żyjesz 30 czy 40 lat w klasztorze. Święty Symeon, nowy teolog, powiedział tak, żyj tak, żeby nigdzie, nigdy i za nic nie odczuwać wyrzutów sumienia. Nigdy, nigdzie i za nic. Bo czasami są miejsca, które przypominają nam o naszym życiu. Czasami są lata. My wracamy latami, na przykład w tym dniu, rok temu, Boże. Tak? I nigdzie, nigdy i przez nikogo, tak? I tak dokładnie, za nic, żeby ciebie nie gryzło sumienie, żebyś nie miał wyrzutów sumienia. I wiecie, jaka była jego reakcja? To nie dla ciebie.
Nie wolno, tak? Dzieci my też niemowląt nie karmimy od razu tym, co jemy sami. I dobrze być cały czas na tym etapie początkowym. To nie dla ciebie, powiedział. Także ojciec duchowy też powinien być tym, który podbierze literaturę, żeby człowiek nie wpadł w to, co się nazywa przewrażliwionym sumieniem, bo wtedy życie staje się udręką. Zaśmiała się taka osoba i jest przekonana, że zgrzeszyła strasznym grzechem śmiechotworstwa, czyli nadmiernego śmiechu. Zażartowała z kimś, porozmawiała, wraca do domu z ogromnymi wyrzutami sumienia, że zgrzeszyła próżnomówstwem. Cokolwiek na przykład rozmawiamy na temat człowieka, tak? Oceniamy tego człowieka, zwłaszcza trudno jest na przykład, ja będę mówił z własnego podwórka, biskup czasami musi wezwać, mówiąc kolokwialnie, upomnieć, obstawić. W każdej firmie tak jest, tak? To też zależy od jego intencji, co było jego intencją, czy się wyżywa, czy się nie wyżywa. I nie może być tak, że każda rozmowa na jakiś temat to już koniecznie jest osądzanie innego człowieka. Kiedy nie ma złej intencji, a po prostu jest dyskusja. Czasami chcemy pomóc człowiekowi, który jest zagubiony, prawda? Różnego rodzaju są zachowania. I właśnie przewrażliwione sumienie, tak zwane chore sumienie tak naprawdę, ono jest wytrąceniem się człowieka z tej przestrzeni oceny tego, co jest dobre, co złe. Czyli taki człowiek jest pozbawiony takiej cnoty, którą my nazywamy rozsądnienie. Ojcowie mówią, że to jest największa z cnót, rozsądnienie, czyli duchowa mądrość. Wiedzieć, co, kiedy, gdzie można zrobić. To jest bardzo ważne, tak ojcowie mówią, co, kiedy, to znaczy w jakim czasie, gdzie, można dodać, z kim można zrobić. Czyli żeby nie było ani za wcześnie, ani za późno. Ani w niewłaściwym czasie, ani nie w właściwym miejscu. Tak? Ale to jest największa z cnót. Natomiast my się tego uczymy i od tego jest też sakrament spowiedzi. I jeszcze jedna rzecz. Im częściej człowiek się spowiada, tym bardziej jakby i sakramentu spowiedzi potrzebuje. To jest takie dosyć paradoksalne zjawisko, ale naturalne. I tym jakby zaczyna bardziej rozumieć jej sens. To tak samo jest, zobaczcie, pierwsza wizyta u lekarza jest zawsze najtrudniejsza, prawda? Kontrolne one są zawsze prostsze, bo już lekarz zna nasz problem. I tutaj jest też zjawisko, które wymaga dłuższej rozmowy. Ja tylko podkreślę to zjawisko. To jest problem, który się nazywa spowiednik i duchownik, bo to nie są te same osoby, aczkolwiek mogą być te same osoby. No bo weźmy taki przykład, że mój duchownik, każdy z nas może powiedzieć, mieszka ode mnie 300 kilometrów stąd. Albo 2000 kilometrów stąd. Ale ja muszę się spowiadać, tak? I ustalam z duchownikiem formę tej spowiedzi i też osobę tej spowiedzi, do której przychodzę do spowiedzi. Natomiast on jest tą osobą, która kieruje moim życiem. Dobrze jest, jeżeli to jest jedna i ta sama osoba. Prawda? No bo ona zna genezę całą. Wiecie, jaka jest bardzo fajna tradycja u Greków? Na przykład wyświęcają duchownego w wieku 25 lat, za 3 lata czy za 5, jeżeli jego życie duchowe idzie prawidłowo, czy nawet do 40 niech dojdzie, on dostaje prawo spowiadania. I zaczyna spowiadać młodych ludzi. Ci młodzi ludzie żenią się nawzajem, wychodzą za mąż, czy się żenią, mają dzieci. On zaczyna spowiadać dzieci. A czasami też może dożyć do takiej sytuacji, że będzie spowiadał wnuków tych dzieci. I teraz jakie my mamy bardzo ciekawe zjawisko. Jeżeli wnuk przyjdzie i powie, że jest cholerykiem, albo że na przykład ma taką i taką tendencję, to ten duchownik wie, że to może być tak zwany genotyp duchowy w rodzinie. Po ojcu czy po matce, tak? I wie, jak z tym walczyć. Albo też będzie wiedział, jak zapobiegać temu, żeby nie okazało się coś w życiu tego młodego człowieka niebezpiecznym, co miało miejsce u jego rodziców. Dlatego tak ważne jest, żeby znać osobę,
którą się spowiada i odwrotnie. Wy wiecie, jak czasami jest trudno. Ja podziwiam nasze duchowieństwo. Na przykład na Grabarce ktoś celowo się nie spowiada w swojej parafii, bo na przykład popełnił jakiś poważny grzech w jego pojmowaniu nie do wybaczenia, jedzie na Grabarkę, idzie do jakiegoś takiego świeżo wyświęconego duchownego i przepraszam za kolokwializm, i przywala mu swój śmiertelny grzech, odchodzi od sakramentu spowiedzi i ani go widział ten duchowny, ani go słyszał później, nawet nie wie, kto to był, skąd był, bierze na siebie odpowiedzialność, czasami udziela mu rozgrzeszenia i formalnie mamy sakrament spowiedzi załatwiony. Nie na tym to polega wszystko. Ale z drugiej strony ten kapłan właśnie, ile on też ma utrudnioną, o ile on ma utrudnioną sytuację, dlatego że nie znając ludzi, leczysz symptomy, nie przyczyny. No bo jak ktoś przychodzi i mówi, ja chciałbym poispowiedywać się w tym. Kajuś, symptomy. Ale dlaczego ty do tego dochodzi? Prawda? A jeżeli jest duchownik i ja na przykład rozmawiam z tym duchownikiem i mówię, ja w tym tygodniu znowu czuję urazę do tego człowieka, to on już zna genezę, co doprowadziło do tej urazy. Dlaczego ja ją odczuwam? On też wie, w jakich okresach czasu było mi lżej, co mi pomagało. Albo ja do niego mówię, jestem wściekły czy zły tam na to i na to. On wie, jak wcześniej trzeba było się obejść z takimi sytuacjami. O tutaj polega, na tym jakby polega główny problem, że my wtedy wyznajemy grzechy, to dobrze jest, to jest jakby takie dorywcze, ale to jest symptomatyczne leczenie. To jest po prostu wyznanie grzechu w sakramencie spowiedzi, otrzymanie rozgrzeszenia, oczyszczenie swojej duszy i dobrze, że tak jest. Ale w dalszej perspektywie trzeba pomyśleć, żeby mieć spowiednika, którego wskaże, spowiednika, niekoniecznie ojca duchowego, ale żeby to była jedna osoba. Albo przynajmniej ta, która nas zna. To tyle z mojej strony. Chcę też tylko powiedzieć, że wielokrotnie powtarzany grzech zamienia się w strasć, a więc zamienia się w namiętność, z którą o wiele trudniej walczyć. Na zakończenie powiem taki przykład przytoczę, że kiedyś, żeby pokazać, czym się różni grzech od strasci, kiedyś w jednym z monasterów igumen, starzec, który spowiadał wszystkich, wziął jednego mnicha i mówi, wyrwij ten krzew. Wyrwał ten krzew. A teraz wyrwij tamten krzew. Wyrwał, trudniej było. Później weź, wyrwij to drzewko. Wyrwał, ale bardzo trudno było. Później mówi, a teraz wyrwij to drzewko. Nie dał rady. Przyszło dwóch kolejnych mnichów, we trzech wyrwali. A teraz mówi, wyrwij to drzewo. Nie dali rady wszyscy. I to tak samo jest w życiu duchowym z straścią. Często powtarzany grzech staje się najpierw przyzwyczajeniem. Później staje się, mówi Jan, Piotr Damasceński mówi o tym. Później staje się czym? Strastią, a więc namiętnością. I zobaczcie też, jak jest, że dzisiaj w naszej przestrzeni namiętność ma tylko erotogenne znaczenie. Człowiek jest namiętny, mówimy, prawda? I to jest odbierane jako pozytyw. A strasć albo pathos z języka greckiego, to jest patologia inaczej, czyli rodzina patologiczna to ta, która cierpi. Bo patheno z języka greckiego to znaczy cierpieć. I strasć to stradaje człowiek od tego. I później, jak stanie się strastią i człowiek dalej ją pielęgnuje, mówi Piotr Damasceński, staje się drugą naturą człowieka, a każda natura domaga się swojej woli. U ojców jest odpowiedź. Trzeba się modlić do Boga o to, żeby Bóg wskazał człowieka. A póki nie wskaże, bo jeszcze raz mówię, jest ogromna różnica. Spowiednik, a ojciec duchowy. Spowiednik, do którego przystępujemy cały czas, on zaczyna nas poznawać pomaleńku. Ojciec duchowy to jest ta osoba, do której mamy bezwzględne, i też musimy go najpierw poznać, bezwzględne zaufanie. W przypadku na przykład duchownych, bo duchowny też musi, biskup musi mieć ojca duchownego, każdy. Kiedyś ktoś dzieci zapytał, czy papież się spowiada. No pewnie musi się spowiadać. No to
Przede wszystkim w osobie duchownika nie może być ani żadnego rywala, ani osoby, która może mieć względem nas jakiekolwiek podejrzenia. To musi być osoba absolutnie, absolutnie zaufana. Święty Ignacy Bręczaninów mówił, że dzisiaj starców duchownikow nie ma. I dlatego rozpoznać dobrego duchownika można po tym, że nie będzie ferował radykalnych porad i poglądów. To znaczy, bardzo często w przypadkach trudnych duchownik, dobry duchownik powie: poczekaj, ja się poradzę starszych. Porozmawiam ze swoim duchownikiem. Albo ja poczytam u ojców. Często nawet, jak na teologii pasterskiej mówimy seminarzystom czy studentom, że ojcowie stosowali taką zasadę, że ja nie wiem, jeżeli na przykład opinia na temat tego, co się wydarzyło, byłaby bardzo bolesna dla osoby przystępującej do sakramentu spowiedzi, to duchownik mówi tak: ja nie wiem, jak postąpić w tym momencie, ale wiem, co powiedziałby Jan Złotousty. Czyli na pewno trzeba unikać takich duchowników, którzy mają odpowiedź na wszystko. Tak? Czyli w każdym momencie są w stanie udzielić odpowiedzi na każdy, nawet najbardziej zawiły, trudny problem. Dlatego trzeba się modlić i Bóg wskaże. A wczoraj też właśnie, bo nie wiem, czy to tak wypadło, czy tak Bóg chciał, że akurat niczego nie szukałem. Taka codzienna lektura. U świętego Symeona, nowego teologa, przeczytałem, że nawet jeżeli twój duchownik jest beznadziejny, to zawsze staraj się widzieć w nim świętego człowieka. To nie powiedziałem, tego nie powiedziałem ja, to powiedział święty Symeon, nowy teolog, najbardziej mistyczny teolog z tych późniejszych teologów. Nawet jeżeli on jest tam, pisze dokładnie, niedołężny i beznadziejny, to zawsze ty widź w nim świętego człowieka. Ja myślę, że to nie chodzi o jakieś ślepe takie posłuszeństwo, tylko, bo przeciwko temu występuje profesor Osipow, że nie można jakby iść do spowiedzi, co mi powie, to od Boga. Albo pierwsza myśl, też duchowni, którzy myślą, to, bo jest takie coś, że pierwsza myśl jest od Boga. Ale nie każdy z tych duchownych jest prepodobnym Serafimą czy Ambrosim Optińskim, który przyjmował pierwszą myśl, ona była od Boga. Dlatego dobry kapłan, nawet jeżeli jest na takiej wyżynie, żeby przyjąć pierwszą myśl i ona będzie od Boga, to ona wróci później, jeżeli on będzie ostrożny względem tej myśli i nie będzie od razu oferował jakby takich wyroków i mówił, co masz zrobić. Dlatego to jest proces. I ojcowie mówią, trzeba się modlić i Bóg wskaże. Bo czasami tym duchownikom może stać się osoba, co do której nie mieliśmy żadnego przekonania. Akurat dla nas pożyteczna. No tak, po części tak, no bo zmiana sposobu myślenia. Tylko że nowonarodzenie to jest jakby... Zależy w jakim kontekście, czy to jest bardziej jako akt, tak? A metanoia jest permanentnym stanem. To cały czas jest ta zmiana myślenia, bo zmiana myślenia, ona nie dotyczy jakby zmiany charakteru człowieka, tylko zmiany postrzegania wszystkiego wokół siebie i samego siebie. Przede wszystkim dostrzegania w sobie grzechu. O, na tym polega zmiana myślenia. Żebym ja po prostu widział, kim ja jestem w rzeczywistości. O, na tym polega. Kim ja jestem w rzeczywistości? Prawda? No bo to jest chyba najbardziej niebezpieczne i najbardziej kuszące. Zobaczcie, CV, proste CV, które my składamy. Jak my postrzegamy samego siebie? Inteligentna. Lekko nawiązuje kontakty, tak? Prawda? Zdolna w tym i tak dalej. My sami piszemy nieprawdę na własny temat, prawda? Czyli piszemy, oczywiście proszę do tego podchodzić z dozą odpowiednią żartu, tak? Ale w życiu duchowym chodzi o to, w przemianie myślenia, żebym ja przestał oszukiwać samego siebie i spojrzał na siebie takim, jakim ja jestem. I zaczął coś z tym robić. No chyba tak, no bo nie do końca jakby rozumiem, co to znaczy nowonarodzenie. No bo to jest, każda spowiedź jest nowym. Wiemy, że każda spowiedź jest powtórnym chrztem. Tak? Czyli ona na nowo stawia człowieka czystym w obliczu Boga.
Dwa wyjścia są z tej sytuacji. Jeżeli jest możliwość pójścia, to tak, to można pójść do innego kapłana. Należy pójść do innego kapłana. Natomiast jeżeli nie ma takiego wyjścia i chociaż dzisiaj chyba trudno, żeby nie było takiego wyjścia, to myślę, że no, trzeba w tym wypadku wyspowiadać się na pewno, ale później, jeżeli nadarzy się sytuacja, to na kolejnej spowiedzi opowiedzieć o tym wypadku. Tak? Natomiast chcę wam powiedzieć, że to bardzo dobre pytanie, dlatego że w kontekście jakby innym. Wyobraźcie sobie właśnie wiejską cerkiew, malutką, wszyscy się znają nawzajem, znają wzajemnie swoje słabości, historię rodziny, te pozytywne i te negatywne przejawy i na przykład liturgia. Ten baciuszka spowiada, sam jeden na parafii, wszyscy ustawiają się do kolejki, a z tyłu wszyscy obserwują. My to mieliśmy w Jabłecznej. Ja z tym walczyłem strasznie. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że te panie starsze, które tam stoją z tyłu i nie tylko, zaczynają, ileż można się spowiadać, coż ona takiego robiła, że... Czyli i te osoby, a spróbujcie teraz w takiej przestrzeni właśnie, gdzie wszyscy się znają, albo jak można tak często, jeżeli osoba idzie do spowiedzi, albo jak ja poprosiłem i przekonałem kiedyś ludzi, żeby poszli na Paschę do Pryczastia, to myślałem, że ci ludzie tą osobę zjedzą wzrokiem. Jako, coż ona narobiła, że na Paschę? Jeszcze na Paschę do Pryczastia, tak? Także, ale o czym chcę ja powiedzieć, że to samo dotyczy problemu, a jeżeli na przykład trzeba na dwa tygodnie powiedzieć tej osobie, słuchaj, ty dzisiaj nie pryczeszczaj się. I ona nie podejdzie, czy on nie podejdzie do pryczastia. I zobaczą te osoby, że ta osoba po spowiedzi nie podeszła do pryczastia. Do wieczora tego samego dnia będzie 1000 możliwych interpretacji tego, dlaczego ona nie podeszła, czy on nie podszedł do pryczastia. Insynuacji. Dlatego ja mówię, że to jest sakrament intymny. Intymność, którego my zatracamy w momencie, kiedy pozostawiamy tą spowiedź na ostatni dzień albo na ostatnią chwilę. Przyjdźcie na wsienożną. W ogóle, żeby pryczastić się, trzeba być na wsienożną. Przyjdźcie spokojnie się pospowiadać. A jak masz swojego spowiednika, dzisiaj są telefony, dzisiaj można się umówić 15 minut wcześniej, 15 minut później. Chcesz w dolnej cerkwi, w dolnej cerkwi. Dzisiaj jest tyle możliwości, żeby wyjść z sytuacji i naprawdę na spokojnie, bez stresu, bez właśnie tego rodzaju różnych śmiesznych, ale też i tragicznych sytuacji, tak? No bo co kogo obchodzi, kto się z czego spowiada i dlaczego nie przystępuje do Eucharystii. Ja przepraszam, że przedłużam, ale pamiętam w monasterze, w którym żyłem, tym pierwszym, o łatowskiej takiej regule, jeden z mnichów, wszyscy przyczaszczali 4 razy w tygodniu, a jeden z mnichów nie. I wiecie co, że chyba tylko ja byłem taką osobą, która się interesowała, dlaczego on nie przyczaszczaje. No tam po prostu nikt o tym nie myślał, dlatego że jest jeden duchownik, to znaczy on przecież żyje w tym klasztorze, tam nawet żadne kobiety nie wchodziły, ani nikt. I on de facto nigdy nie wychodził z tego klasztora, więc tam jakikolwiek grzech nie był brany pod uwagę. Po prostu duchownik zdecydował, że dla niego lepiej będzie przez jakiś czas powstrzymać się od taństwa Eucharystii. I nikogo to nie interesuje, bo każdy jest skupiony na własnym życiu. Taki soteriologiczny egoizm troszeczkę, to znaczy nie egocentryzm, a egoizm, to znaczy egoizm co do grzechów. Ja mam swoje problemy, tak? Od razu powiem, że takiego podziału nie ma. On funkcjonuje, my nazywamy, na przykład u ojców nie ma pojęcia śmiertnej grzechy, a główny jest strasti, czyli główne grzechy. On wszedł ten podział do nas od duchowości, nazwijmy to zachodu, tak? Gdzie są śmiertelne, nieśmiertelne grzechy. Słuchajcie, żeby to zrozumieć, trzeba byłoby naprawdę porozmawiać o wyjść od pierworodnego grzechu, porozmawiać o czyśćcu, to czym jest pokuta i tak dalej, i tak dalej. Także czym są dobre uczynki, na przykład w katolicyzmie. To trzeba zbadać całą przestrzeń duchowości człowieka. To, co mówił patriarch Siergii Starogorski, on napisał takie dzieło,
prawosławna nauka o zbawieniu. On mówi tak, żeby zrozumieć, tak, na czym polega życie różnica pomiędzy katolicyzmem, protestantyzmem i prawosławiem, trzeba oprócz dogmatów porównać zasady życia duchowego. Bo od tego wszystko zależy. I teraz ten podział, on jakby jest akceptowalny, aczkolwiek u ojców go nie znajdziemy. Jest mowa o głównych grzechach, o głównych strastiach. I jakie to są grzechy, tak? To jest, na pierwszym miejscu jest zawsze obżarstwo, później jest blud, a więc wszeteczeństwo, czyli grzechy cielesne. Mówimy o zjawiskach. O zjawiskach, bo obżarstwo to nie tylko obżarstwo. Obżarstwo to nieumiarkowanie i tak dalej. Na przykład delektowanie się wykwintnymi potrawami, spożywanie posiłków przed czasem, po czasie, po kryjomu i tak dalej. Także to jest zjawisko dotyczące jakby obżarstwa. To samo grzechy cielesne, gniew, zazdrość, próżna chwała. Kończy się to wszystko pychą, tak? Wskazują na 8 głównych strastiej, które mało tego, że są główne i w rzeczy samej, jeżeli nie ma pokajania, śmiertelne, ale dlatego, że one, jedna powoduje drugą. Obżarstwo obowiązkowo, wcześniej czy później doprowadzi do upadku cielesnego. No bo człowiek, który jest cały czas nasycony, prawda, i jego krew buszuje, i nie ma stymulatora, który będzie go opanowywał, to upadnie w grzech cielesny. A jeżeli będzie bardzo często padał w grzech cielesny, to będzie szukał urozmaiceń tego grzechu. Jeżeli upadnie w grzech cielesny, to siłą rzeczy upadnie w trzeci grzech, którym jest unynie, bo wpadnie w zwątpienie. Jeżeli wpadnie w zwątpienie, to też będzie nieznośny, a więc pojawi się gniew u niego. Prawda? To wszystko jedno za drugie zahacza. Dlatego mówimy, dopuszczając tą formę, że to są śmiertelne grzechy, bo one doprowadzają do śmierci duchowej. Ale większość ojców nazywa je głównymi namiętnościami. Nawet nie grzechami, a głównymi namiętnościami. I wszystko kończy się gordością, która człowiekowi, pychą, która człowiekowi nie pozwala pójść do spowiedzi. I dlatego człowiek umiera. Wiecie, czym, jak się tłumaczy etymologicznie słowo pycha z języka greckiego? Hiperifania. To jest to, co widać bardziej niż jest w rzeczywistości. Tak można sparafrazować. Czyli hiper to jest hyper, widać ponad to, co w rzeczywistości wydaje się być. Albo to, co w rzeczywistości jest. Tym jest gordość, że człowiek jakby widzi siebie wyżej od tego, niż jest. Prawda? I dlatego to też przyjmujemy tą nazwę śmiertelny grzech, aczkolwiek mówię, ona nie jest absolutnie patrystyczna w tym sensie, że nie występuje u ojców, przynajmniej w Filokalii nigdzie nie występuje.